Siemanko, 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 cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy plus 4,5 stopnia, czyli jest całkowicie cieplutko. Odpaliliśmy w końcu nasze cabrio ze względu na to, że spoczywało w śnie zimowym. Otwieramy daszek i rozpoczynamy sezon na cabrio. Wiem, że ludzie będą głupio się patrzeć, ale czas na to po prostu. Mamy hardtopa, nie będzie nam wiało, a zaraz o tym powiem na trasie. Tymczasem zaraz lecimy do Maka na wegańskie frytki z wegańską sałatką. Dzisiaj jest cheat meal. A daszek się otwiera. Pokaż, jak się otwiera pięknie. A więc otworzyliśmy sobie daszek. Ogrzewanko na full. Ogrzewanko na nóżki. Na nóżki na full. Walimy sobie podgrzewane siedzonka i naprawdę to się bajga mega przyjemnie lata i możemy latać jak chcemy, jest zajebiście. Lecił nas NWA, przerzucamy sobie na ASAP Rockiego, będzie kot muzyczka tutaj, no i co, i lecimy sobie w naszym bezdaszniku. Jest naprawdę ciepło i teraz tak, obalamy mity, jak się jeździ cabrio. Osobiście jeździłem cabrio w zimie. Na maksa zimowo było. Co to znaczy? To znaczy, że padał śnieg, latałem sobie po autostradzie wtedy. Opuszczamy sobie daszek i jeżeli macie tego fantastycznego, nie hardtopa, tylko windshota, czyli tak zwany wiatrołap po polsku, nie ma możliwości, żeby zrobić taką cyrkulację powietrzną, aby zajebiście zimno było w kabinie. Jest fajnie cieplutko, nastawicie sobie tutaj ciepłe grzanko i możecie spokojnie sobie śmigać. Więc jeżeli ktoś widzi kogoś, że ktoś sobie bez dachu leci w zimie albo kiedy jest tylko kilka stopni na plusie, to naprawdę nie dziwcie się, bo naprawdę jest ciepło, jest zajebiście, jest klimatycznie, a jeszcze jak sobie pojedziecie gdzieś do lasu, to macie zajebistą, nie wieje, tak? Tym bardziej, bo nie ma bocznych tych, a jest zajebisty zapaszek. I kolejna kozacka rzecz jest taka, że w Niemczech albo w Anglii, tam gdzie naprawdę jest dużo więcej cabrio, ludzie dużo dłużej jeżdżą przy otwartych dachach i to jest dla nich, jakby to powiedzieć, codzienność i normalność. No w Polsce, no, bezdaszników jest mało, no tak powiem. Tymczasem lecimy, zasuwamy. Pęd powietrza nie wpadał do środka, było nam ciepło, jest zajebiście, nic się nie stanie. Oczywiście uszy można zakryć i tak dalej, no bo jest minimalny przeciąg, ale nie jest to odrywanie głowy do tyłu, że tam umierasz i tak dalej, nie? Jest fajnie. Najpiękniejsze w tym autku jest, mamy tutaj troszeczkę taki customowy wydech, tłumiczek i jak teraz przyładujemy. Nie wiem, czy to słychać. Rzędowa szóstka i fajny tłumik naprawdę robi zajebistą robotę. Sałatkę, tą bez mięsa. Bez mięsa, mam tą, tak? No, tą mam. Wędki jedne czy dwa, z tego, że mamy dwa, to nie jedne. No dobra, okej, to niech tak będzie. Okej. Tak, i drugie dwa razy samochód. Frytki duże i sałatkę. Jakie to za sałatki? Cezar. Cezar. I jeszcze do tego... jak się nazywa? Ten owocowy... Jogurt. Nie, mrożony napój ten. Shake? Tak, ale nie ten mleczny, tylko taki bardzo... A, smoothie owocowy nie ma napoje, to nie tylko latem przedajemy to. Aha, no dobra. Mamy tylko tam coś podobne, tylko więcej kawowe. No dobra, okej, dobra, nie, to niech będzie w takim razie kawowe i frappe. Karmelowe lub moka? Tak, i to będzie... To karmelowe czy moka? Karmelowe. Karmelowe. Tak. Małe, średnie czy duże? Duże.
PPK, ale tak jest. Tak, i do tego co jeszcze ty chcesz? Drugie zamówienie. Nie, okej, okay, dobra, i co jeszcze chcesz? Two for you, niech będzie. Dobra, jeden zestaw Two for you. Tak. Kurczak burger. Kurczak burger. I... Z frytkami? Czy z napojem? Z frytkami czy z napojem? Z frytkami. Z frytkami? Tak jest. I? Ciastko sezonowe. I ciastko sezonowe. Da. I sałatkę. I sałatkę. Małą tą. Małą taką, taką jak ta wcześniej. I sosik jakie? Winegrę. 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 To wszystko? Tak, to wszystko. Zgadza się zamówienie na ekranie? Tak, zgadza się. Zapraszam dalej. Dobrze. Tak jak widzicie, jedziemy teraz nad Tamizę. Straszna droga. To jest dla kurde takiego auta jak to, które porusza się 10 cm ponad chodnikami, w sensie, że jest naprawdę niskie, to jest przesrane. Dlatego jedziemy, właściwie nie jedziemy, ja nie dodaję gazu, a ciągle muszę hamować. Ale czego się nie robi dla widoków, aby opierdzielić w klimacie Maka, który tak piękna, chemiczna woń unosi się w całym samochodzie. Ale się usrałem, jakbym teraz wcisnął pedał gazu za mocno, jakbyśmy polecieli tam. Masakra. Mamy fryteczki, powiem wam szczerze, są okrutne, nie? Ja byłem przystosowany, zawsze przygotowywany na taki kozacki McDonaldowy smak, a te są jakieś takie sucharskie, smakują ci? Jakieś nie są takie zajebiste. Coś jest nie tak z tymi frytkami. Nie tak. Ice frappe smakuje ok, chociaż w ogóle zaskoczył mnie pan, ale trudno, wziął mnie z zaskoczenia. Wziąłem te ice frappe, a chciałem smoothie, ale pewnie i tak tyle samo cukru ma. Więc dzisiaj to jest kurde cheat day w sumie, a zaraz nie będzie cheat meal z tym wszystkim. No i mamy sałatkę Cezar, a największe złotej sałatki Cezar to jest ten sos, bo sama sałatka to tam nic praktycznie nie ma. Największa bzdura. A właściwie jak ktoś nie je mięsa, to najlepiej wziąć tą z mięsem i wyrzucić mięso, bo wychodzi taniej niż te małe. Tak to wygląda. A tutaj, tak jak widzicie, mamy piękne widoki. Kry pływają. Dobrze, chyba odmieniłem. Patrz, jak sobie kry pływają. A my sobie jemy i podziwiamy. I która restauracja by dała nam taką możliwość? Tylko tutaj nasza outdoorowa. Jeszcze rapsy włączymy. O! Rozkminiając pochodzenie tego shake'a, on wygląda jakby ktoś tam puścił jakiegoś takiego gluta z każdej strony, albo po prostu zakręcił tam turbana do środka. No tak czy siak zostało skonsumowane i co zostało zjedzone, nie będzie zwrócone raczej dzisiaj. Słonko świeci, gdzieś rodzą się dzieci, pociąg przed chwilą pojechał, a mnie czeka jeszcze dzisiaj biała ścieka. Ściecha. O Jezus Maria, jakieś jadowite 316i na pełnym przelocie poleciało. No dobra. W dobrym kolorze. Jedziemy naszym Amerykańcem po polskich drogach i bezdrożach. Wracamy do domu. Co było zjedzone, zostało zjedzone. Czas na odpalenie. Kurwa, że się rozdali. Żeby się przydał świetnik, drugie podejście. A, pięknie. It's a showtime.